Dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Ja właśnie wróciłam z miasta, a pokażę wam, co miałam na sobie. To są te butki żeglarskie z Zalando, z H&M takie spodnie pod Artusy, sweterek Bershka, torebka też jest Bershka. I co, byłam, słuchajcie, w Ala paznokcie, bo chcecie zrobić paznokcie, a Kamil do mnie mówi, ta już spokój z tymi czarnymi, zrób inny kolor. No i właściwie specjalnie pojechałam, no nie tylko, ale pojechałam po lakier. Jeszcze nie miałam typowo z Ala paznokci. I to jest odcień 42. Ja właśnie chciałam, żeby ta czerwień była taka, jakieś tam z semilaka, Sexy Red się nazywał. I właśnie mi ten odcień najbardziej przypomina taką seksowną czerwień. I właśnie o taką mi chodziło. Także zaraz siadam, będę robić pazury. Mam też, miałam mało cleanera, więc wziąłam też cleaner. Tu jest 500 ml. W ogóle może wam powiem cenę. Za lakier dałam 16,90, za płyn do paznokci, czyli cleaner 14. Chyba litrowa butelka, jak dobrze pamiętam, była po 29, ale ja nie potrzebuję. I właśnie jestem ciekawa, bo ostatnio wosk, który miałam, to kurczę, powiem wam, że tak mi ciężko tempo odpracował. I jestem właśnie ciekawa tego. Wosk kosztował 30 zł. Więc sobie sprawdzę z ciekawości, o ile wyjmę. Co ja tutaj mam za wosk? Czy ja wziąłam ten sam? No jak tak będzie, to... O, i ty zaschłeś. Ale widzę, że ta sama firma, więc... No nie, musiałabym go... chyba rozgrzać. No nie, nie ruszę go. No, także... Ale obawiam się, tak, aloe. To jest ten sam. Kurde, tak ciężko, topornie pracował. No nic. Mam zieloną herbatkę. Trening już wykonany, po prysznicu dawno. Bierzemy się. Nie chce mi się robić na dole, zrobię sobie tu pazury. Więc muszę pościągać te wszystkie książki, drukarkę, może też, bo potem wiecie, jak to przy paznokciach, jak zajmuje się frezarką. Wszystko się pyli. I mam ochotę sobie je skrócić. Tak troszkę bardziej. Zobaczymy. Dzisiaj też będzie taki dzień pielęgnacyjny dla mnie, bo zrobię pazury. A jak Kamil wróci, to już robimy włosy, bo już najwyższy czas, sama źle się po prostu z nimi czuję. Nawet wychodząc na miasto, nie chciało mi się już wykonywać makijażu, tylko chciałam szybko wyskoczyć, bo w sumie byłam tylko w Ala paznokcie. No i tak to właśnie wygląda. Także zbieram się i działamy. O, widzicie? Już wzięłam, zdjęłam kolorek. Jeszcze będą do piłowania, skórki i tak dalej, bo na razie jest tylko właśnie zdjęty kolorek, a były takie długie. Także zatęskniło mi się za takimi króciutkimi, a nie długimi. Będą krótkie, czerwone, także działam z kolejną ręką. Chcę wam pokazać, bo ten lakier z Ala paznokcie 42 numerek jest zarąbisty. To jest naprawdę, tak wyczułam, semilaka Sexy Red. Zobaczcie, jaki piękny. Już jedną rękę zrobiłam. Jeszcze została mi prawa. Ale no jest po prostu śliczny i właśnie skróciłam i tak fantastycznie się czuję. Także no nie będzie teraz już oglądać czarnych paznokci, tylko teraz będą czerwone. Cieszę się. Naprawdę jest piękny. Także polecam, naprawdę. Mega. Jeśli lubicie taką fajną, cieplutką czerwień, to jest piękne. No nie mogę się nacieszyć, ale jeszcze właśnie ta długość. Śliczna. Dobra. To działamy z prawą. Wow, zobaczcie, jak przed chwilą... Widzicie to? Ale przed chwilą przyszła taka ulewa, dosłownie taka, wiecie, na 3 minuty, gdzie porządnie poleje i sobie poszła. No.
i świeci słońce. Dzisiaj jest taka w kratkę w pogoda. Obudziłam się, to było pochmurnie. Potem wyszło słońce. Potem znowu jak wyjechałam na miasto, to znowu zrobiło się brzydko. I tak było sobie później. I teraz taka niezła, przed chwilą mówię, była 3-minutowa ulewa. Widać to po oknie, ale nie wiem, czy to w kamerze też dobrze widzicie, ale okno urobione jest całe zlane. Także wow. No, a ja tą rękę zrobiłam, oprócz innego jestem już taka głodna, także nie wiem, czy dokańczać go, czy iść najpierw zjeść. Ale piękny kolor. I co chcę wam jeszcze powiedzieć, bo jestem zachwycona, nie miałam tych lakierów, że fajnie nimi, o matko, kochana, czekajcie, tak, że fajnie się nimi, słuchajcie, pracuje. Że konsystencja nie jest taka płynna, nie jest bardzo rzadka, tak fajnie jak z semilakiem malowałam, że jest taka akurat i fajnie jest kryjący, mega, naprawdę mega. I cieszę się, że właśnie skróciłam, bo tak na przykład ten paznokieć, on do końca nie jest taki równo ścięty pilnikiem i na przykład tak bym się uparła, to bym musiała dwa przedłużać, a mi się nie chciało, więc stwierdziłam, że po prostu skrócę je, niech sobie urosną, bo nie chciało mi się bawić w te żele. I tak teraz sobie w sumie pomyślałam, że ciągle wy przybywacie i wam powiem, co ja używam. Z Indigo ja używam tej bazy proteinowej, ona już jest nieźle zjechana, tak jak widzicie, ale jest mega. Ja kładę takie na przykład na krótsze paznokcie, gdy nie otwardzam żelem, dwie warstwy i potem wiadomo, dwie warstwy hybrydki, jakiego koloru używacie. I ja jestem mega zadowolona z tego topu, tu już mi się wzięło, starło, a to jest Halo Focus Neon Nail. I to jest hard top. Naprawdę bomba. Tyle czasu już mam i jeszcze wiem, że długo będę miała. No także, a do przedłużania pokazywałam wam ostatnio Elysium Flexi Gel. Ja mam w tym odcieniu Milky. No, tak to jest, jeśli chodzi o kolorki. Został mi jeszcze tylko jeden. I tu mam właśnie, czy go skończyć, czy sobie podgrać to spaghetti. Jak myślicie? Tu jeszcze coś znalazłam. Sążkami, żeby powycinać, co mi się nie podoba. No nic, zastanowię się. No i teraz świeci niesamowite słońce. Nie, nie wiem, ten czerwiec jest udany. Dobra, lecę robić dalej albo jeść, zastanowię się. Jednak stanęło na tym, że paznokcie trzeba skończyć. I odgrzałam sobie spaghetti. Uwielbiam to spaghetti. Uzależniam się ostatnim czasem, często widzicie spaghetti. A u nas tak się rozchmurzyło, pięknie jest. A taka była brzydka pogoda. Niespodziewany ten jakoś czerwiec. Dobra, uciekam jeść. Co tam, Ciesiuniu? Czemu za mną przyszłaś? Chodź, ja idę na dół. Chodź. Nie, potem dostaniesz kabanosika. Chodź. No chodź. Chodź, jeszcze przyjdziemy. Chodź. No chodź. Jezu. Kamilo zjadł już obiad, spaghetti, a jest godzina w sumie 19. Jadam o 16 i mi już naszło na coś słodkiego. Kamil się ze mnie śmierzy jak baba w ciąży. Ja nie jest możliwe to, uwierzcie mi. Więc rozgrzewam patelkę. W ogóle wiecie, że mama raz mi zwróciła uwagę, że mnie mówiła patelka, tylko patelnia. A ja i tak będę sobie mówiła patelka. I nawet se będę mówiła. Dobrze. Więc nalewam. O, trochę mało oleju. Ciekawe, czy jeszcze jest pod schodami na regale. Teraz wymieszam tą masę. Najbardziej mam ochotę zjeść go z cukrem. Ale nie mam już swojego dżemu. Tutaj jakieś się ma mało. Też czarnej porzeczki. Też spoko był. Więc tu jest do wymerdania. No i co? I zjemy, będziemy się brać za te pazury na pewno. Za te włosy, nie? No i jest. Czesia szybko załatwiłam. Bo znalazłam pomiędzy jego chrupkami przekąskę. Tak, Czesiu, co masz takiego fajnego w budzie?
Ty już to zabrałeś, czy ty to zjadłeś? Gdzie jest twoja przekąska? Jak to było? No co, to ja myślałam, że to mu na dłużej wystarczy. Chciałam go odciągnąć od smaku naleśnika. Chyba lekko mi nie wyszło. No nic. To ja będę tutaj naśniki. Później wam pokażę, co używam do włosów, bo pojawiło się pytanie. Stwierdziłam, zamiast odpowiadać w komentarzu, to w sumie przy farbowaniu od razu wam opowiem, bo może ktoś będzie zainteresowany tym tematem. To nie jest nic specjalnego, uwierzcie mi. Dobra, więc jem, lecimy. Dobrze, słuchajcie, przejdziemy sobie do pielęgnacji moich włosów. Widzicie mnie, jak widzicie, ale czekam na gorącą wodę, bo cały boiler ktoś wylał i tyle co zdążyłam pozbyć się farby z włosów, bo już ją spłukałam. Teraz mam odżywkę i przez ten czas, jak czekam, jak woda mi się nagrzewa, mam maskę na włosach, to wykorzystamy ten czas i troszkę wam poopowiadam o mojej pielęgnacji obecnie, jak to wygląda. Musicie wybaczyć, że chodzi pralka w tle, ale my robię pranie. Jak coś, to uciekniemy stąd. Słuchajcie, ja włosów nie olejuję, tak się mówi. Kiedyś to robiłam, przez to, że dość pracochłonę i tak dalej, po prostu tego odeszłam, nie chcę mi się z tym bawić. U mnie podstawa to jest po prostu maska, odżywka. Ale zanim maska i odżywka, co takiego robię? Używam szampony, żeby umyć włosy. Przez to, że co jakiś czas pojawia mi się łupież, to używam szampon Head & Shoulders. Tylko, że ja też myję włosy tak, że ja nie myję je dwa razy, tak? Że raz naniosę szampon, te główne mycie i potem jeszcze raz, czyli myjemy dwa razy, żeby dokładnie pozbyć się tego wszystkiego, skóry, łoju, brudu, kurzu, no, czego jeszcze? Łupieżu, dlatego myję dwa razy, ale ja nie myję dwa razy tym samym szamponem, nie. Ten idzie pierwszy jako za to, że jest silniejszy, przeciwłupieżowy. I teraz stosuję sobie, i to akurat nie jest polecajka, bo nie jestem z niego zadowolona, pokazuję wam po prostu, co teraz używam. Z Bain Only Bio używam ten szampon balansujący. Dlaczego nie jestem z niego zadowolona? On jest do przetłuszczających się skóry głowy. Dlatego, bo ja, słuchajcie, na swoją długość włosów i w ogóle tu od nasady, tu trzy pompki, tu trzy pompki, tu długość włosów z 3-4 pompki, jak nic, jak nie 5, no bo są długie. Ja po prostu muszę masę produktu tego użyć, on jest płynny, on się nie chce tak pienić. Pieni się, gdy użyję, najpierw oczyszczę sobie dobrze z tego pierwszego brudu i umyję tym, z tego pierwszego mycia, tak? I umyję tym. No, nie polecę go i też muszę sobie kupić coś, jak ten zużyję, to na pewno coś zamian tego, ale dodatkowo czyści szampon. Wiecie dlatego, bo dzisiaj wam powiedziałam, że będę farbować całe włosy. Jest słońce, UV, to wszystko źle wpływa na włosy, bo nam po prostu te włosy raz, że przesusza, a drugie to, że po prostu pozbawia tego blasku, koloru. I ja na przykład zauważyłam, że nie tylko to, że jest słońce i to słońce mi też tak wypala ten kolor, tak, szybciej, tylko też ten szampon. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale szampony przeciwłupieżowe działają tak, że wam po prostu, jeśli chcecie pozbyć się szybko czarnego koloru, nie drastycznie,
to po prostu myjąc szamponami przeciwupierzowymi, szampony przeciwupierzowe są silne, one Wam wypłukują kolor i jestem przekonana, że też ten szampon spowodował to, że moje włosy nie były tak, jak ostatnio Wam opowiadałam, chyba to było w poprzednim vlogu, tak, opowiadałam Wam o farbie, jaką używam, odsyłam Was do poprzedniego vloga. To zauważyłam, że te włosy właśnie nie są takie typowo czarne, tylko gdzieś wpadające taką śliweczkę, w taki lekki fiolecik, bo generalnie taki jest odcień tego czarnego, jak potem z jedynki, ja farbuję jedynką, a potem jest trójka. Dlatego gdzieś zauważyłam, że zaczął się ten kolor szybciej wypłukiwać, a wcale tak dawno, słuchajcie, nie farbowałam włosów, bo to będzie na całą długość 2 miesiące i generalnie nie ma potrzeby tak często farbować całych włosów, ale za to, że jest taka, jak mówię, taka pora, że jest słonecznie, dodatkowo ten szampon zaczął mi też wypłukiwać, to muszę kupić dodatkowo szampon, zatem jak mi się skończy, go nie powtórzę, bo nie jestem zadowolona, i dodatkowo pomiędzy tymi dwoma szamponami jeszcze trzeci, żeby wiecie, tak, co na przykład, co drugie mycie używać, co ile ja w ogóle myję włosy. Ja, słuchajcie, myję włosy tak co max 3 dni. 4 to już dla mnie za ciężko, ja czuję, że te włosy, skóra mnie boli, one są długie, długość włosów też obciąża, więc ja też muszę włosy myć max po prostu co 3 dni, nie dłużej. I co po szamponach, jak sobie pierwsze, drugie mycie? Ja, słuchajcie, maskę, właśnie co Wam mówiłam, że mam teraz maskę z tej samej firmy, naprawdę jestem z niej zadowolona, to K2 polecam, to jest fajna polecajka do włosów średnioporowatych, wiem, że też jest inny rodzaj, to musicie sobie sprawdzić, ja Wam podlinkuję produkty, z których jestem zadowolona. Ale wiadomo, musicie pod swoje włosy, że tak powiem, poczytać opisy, co jest dla Was, co nie. Ja maskę, słuchajcie, stosuję tak co trzecie mycie, czyli częściej stosuję odżywkę. Tutaj akurat używam tą odżywkę, ona jest emolientowa i wiem, że też chyba 3 rodzaje są jej, także też sobie sprawdźcie, która byłaby najlepsza dla Was. Dla mnie super sprawdza się ta. Czyli po szamponie po prostu używam odżywki, tak, 2 mycia używam odżywki, a trzecie mycie, czyli zwykle tak raczej to wychodzi, że 2 razy w tygodniu, 3 myję, myję włosy, czyli na przykład raz na tydzień używam maski, tak, a 2 razy na tydzień używam odżywki. Mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o maskę, szampon i to. Słuchajcie, co jest jeszcze w ogóle ważne, jeśli chodzi o długie włosy? Ja nie jestem tu żadną ekspertką, to jest po prostu moja wiedza przetestowana, co się u mnie sprawdza. Każdy włosy ma z nas inne, co innego Wam się sprawdzi, co innego mi, to jest, słuchajcie, naprawdę... Co mi tu się pokazuje? To jest naprawdę temat, słuchajcie, rzeka, to musicie naprawdę metodami prób i błędów. Ja na przykład nienawidzę, słuchajcie, suszarki. Ja jak umyję włosy, dzisiaj na pewno użyję suszarki, bo jest późna godzina, ale generalnie, o co Wam jeszcze pokażę, jak używam suszarki czy prostownicy. Ale generalnie staram się, żeby te włosy same schły, naturalnie, bez żadnych temperatur, chłodnej suszarki, nic absolutnie. One sobie w ciągu dnia, czy tam wiadomo, jak nie jest późna godzina, koło 19 jak umyję, to spokojnie do tej 22, 3 one sobie doschną same. Ja po prostu nie lubię używać temperatur wysokich, jeśli chodzi nawet o prostownicę, używam bardzo sporadycznie, praktycznie wcale, naprawdę wcale. Co Wam jeszcze taką polecajkę tutaj rzucę, to jest Roala Professional. No, okej. Okay. Mamy fokus? Mamy. Serii Expert, Roala Professional, nie wiem, jak zwał. I tutaj co jest ważne, tylko niech mi tu złapie fokusik. O, chodzi o to okienko, żebyście jak będziecie... Chociaż nie, ja Wam produkt podlinkuję, więc, że tak powiem, to nie jest jakiś głębszy problem.
To jest, słuchajcie, produkt, krem termiczny do włosów zniszczonych. Ochrona przed ciepłem aż do 230 stopni. I to dosłownie taką kropelkę nakładacie, nie dużo, bo będą przetłuszczone. Na to naprawdę trzeba uważać na ten produkt. Jest mega, ale to mega, mega, mega wydajne. Słuchajcie, ja mam go już tyle czasu, ale to też ze względu na to, że ja często nie używam prostownicy, tak? I generalnie, jak dobrze wiemy, lepiej unikać tego typu urządzeń. Kropelkę na taką, no nie wiem, jak na kciuka, tak, wielkości, i rozsmarowujemy od połowy w dół. Tak samo maska czy odżywka, też wiadomo, nie wkładamy od zasady. Rozsmarowujemy w dół i rozczesujemy szczotką i wtedy spokojnie możecie pracować na pewno. Prostować włosy, one są zabezpieczone, zawsze inaczej, że tak powiem, reagują na to ciepło. Jeśli chodzi o szczotkę, szczotka też jest bardzo ważna, żeby te włosy nie szarpać. Ja na przykład używam z Rossmana, bardzo fajna szczotka, też Wam podlinkuję. Nieraz ją też Wam pokazywałam, fajnie rozczesuje. I jeśli chodzi o rozczesywanie, ja włosy, słuchajcie, rozczesuję tak, że jak są rozpuszczone, to partiami na trzy, załóżmy sobie, dzielę. I od dołu powolutku, powolutku do góry rozczesuję te włosy, żeby tak nie szarpać od góry, bo wtedy je niszczymy. Właśnie, bo tego nie powiedziałam przy masce i przy odżywce. Ja jak umyję włosy, to biorę na chwilę, zakładam ręcznik, gdy one są mokre, dosłownie trwa to około 3 minut i nakładam bądź to, tak, ta sama procedura, jak nałożę odżywkę bądź maskę, od połowy w dół, delikatnie, ja też, słuchajcie, ręcznikiem, cofnę jeszcze się jak umyję, ja ręcznikiem nie robię tak, ja po prostu sobie dokładam ręcznik, zawijam, tak widzicie, ja się nie boję chodzić jak coś w ręczniku, nawet teraz jeśli mam maskę. To jest taka moja, że tak powiem, sugestia. Okej, wracając do maski i tego. Ja, słuchajcie, te produkty rozczesuję. Czyli to nie jest tak, że ja maskę czy odżywkę nałożę i zostawię. Nie, ja dzielę sobie na trzy partie i szczoteczką powoli rozczesuję, aż będzie taka gładka, że tak powiem, gładkie wszystkie włosy. Zawijam warkocz i wtedy trzymam. Odżywkę trzymam koło max do 10 minut. Odżywkę jak najdłużej, nawet 3 godziny, jak tylko na to mam możliwość. Dobra, mówiłam o myciu, mówiłam o maskach, mówiłam o czesaniu. Jeśli chodzi też o w ogóle o włosy, tak powiecie, spanie, nie spanie. Długie włosy mają też do siebie, że nie mogą spać rozpuszczonych. Jak mi się nawet zdarzyło, to słuchajcie, to była katastrofa, żeby je w ogóle rozczesać, żeby potem je w ogóle umyć. One są tak przesuszone, tak poplątane, że to jest najgorsze, co dla nich może być. Tego staram się w ogóle, mogę być mega zmęczona, ale staram się to zawsze o to zadbać, żeby ten włos zawsze rozczesać. I jak widzicie, ja śpię sobie zawsze w warkoczu zawiniętym. Też jak na co dzień chodzicie w włosach rozpuszczonych, to długie włosy mają to do siebie, że one są narażone na wszystkie mechaniczne takie, wiecie, otarcia, ciuchy, jak wiadomo, też ruszamy, to one też się ocierają, wtedy się też kruszą. Najlepiej jak one są cały czas związane, to wtedy one są najmniej narażone na te wszystkie uszkodzenia. Także no, najlepsze właśnie takie upięcia, jeśli chodzi właśnie na noc, w ciągu dnia. Zastanawiam się, czy jeszcze chodzi o upięcia, nie chciałam Wam coś jeszcze przekazać, jeśli chodzi o warkocz, ale no nie, to chodzi o to właśnie, żeby one, jak są związane, to są najbardziej zachowane pod względem tego, że one się tak właśnie nie niszczą, czy o spanie, czy jeśli chodzimy w ciągu dnia, jak są rozpuszczone, no to wtedy jest niestety, no i się plączą też, tak? To też jest wina tego, że jak chodzimy rozpuszczone, częściej się plączą, potem musimy częściej je rozczesywać. To wszystko po prostu niszczy włosy, związane, wiadomo, mają to do siebie, że jak rozplączemy, to wtedy są gładziutkie, lśniące i nic im nie dolega. Często też widzicie, że ja w takich o klamerkach chodzę. Jeśli chodzi o gumki, to gumki używam, żeby nie miały tak zwanego, wiem, że jeszcze te takie sploty, wiecie, takie grube są, takie mięsiste, to one też są super, ja w nich nie chodzę, bo one mi się ześlizgują, dlatego ja wybieram jak już to takie gumeczki. Wiem, że im grubsza, tym lepsza gumka. Taka, wyciągnę Wam, o tu na przykład jest taka
grubsza ta gumeczka, żeby gumki nie miały tych wszystkich metalowych takich łączności, bo to też niszczy najlepiej sam materiał. No, to jest to. No, więc o prostowaniu powiedziałam, o suszeniu powiedziałam, że nie suszę w ogóle, chyba że jest taki kryzys jak teraz. Dobra, jeśli chodzi o kosmetyki, o takie dbanie, co jeszcze? Środek, nasłuchajcie organizm. Wszystko to, co będziecie zapobiegać na zewnątrz, nic wam nadal nie da, dopóki nie zadbacie od środka. Czyli jak nie będzie wasz organizm dowartościowany, na tak zwanym balansie, że wszystko będzie w ciągu każdego dnia, będziecie dostarczać organizmowi to, co potrzebuje, to wtedy też te wypadanie włosów, tak zwane placki i wiele, wiele rozwijające się włosy, to wszystko wpływ ma na to, jak my od środka też to dajemy temu naszemu organizmowi. Jak widzicie, ja żadną ekspertką w jedzeniu super 5 posiłków dziennie nie jestem, żeby codziennie dowartościować organizm, jeśli chodzi pod względem jedzenia, że tu sałata, tutaj buraczek, tu to, no przyznam się wasze, że widzicie, jak mnie oglądacie na co dzień, ja nie. I w ogóle generalnie, jeśli chodzi o ludzi, którzy nawet są dietetykami i macie tą zbilansowaną dietę, oni mają zbilansowaną dietę, taką dowartościowaną, to słuchajcie, to co wam zawsze powtarzam i odsyłam was cały czas do mojej playlisty. Jak wejdziecie na mój kanał, jest coś takiego jak playlista i tam w playliście zdrowie naprawdę wypowiadałam się na temat zdrowia naszego organizmu od środka, że najważniejsza jest komórka. Wszystko, co jeśli się nas psuje, to słuchajcie, wywala się na zewnątrz. Tak samo owoc, jak on gnije od środka, potem widać na zewnątrz, aż jest cały spleśniały, brzydki i umiera. I tak samo jest z nami. Wszystko od środka, jeśli u nas, słuchajcie, brakuje nam wszystkiego, co nam potrzeba, nie rozdrabniam się tutaj na magnez, potas, wap i te wszystkie. Nie, nie, nie. Ja mówię o samych, słuchajcie, podstawach. A co z samą podstawą? Omega 3, omega 6. To też was odsyłam do filmów, tam się naprawdę wypowiadam. Dlatego chcę tutaj tylko wspomnieć, czym się suplementuję, pokazać wam, co też wpływa na to, że na przykład moja skóra, moje włosy, ja są w lepszej kondycji, a mogą być dużo, dużo, dużo gorsze. To, że ja na przykład czasami wam mówię, że źle się czuję, coś jest nie tak, to jesteśmy, słuchajcie, tylko ludźmi, nie ma złotego środka, żebyście na przykład brali nie wiadomo co i będziecie ciągle uśmiechnięci i wasz stan zdrowia psychicznego i nawet jeśli chodzi o miesiączki, będzie super. No nie, jesteśmy tylko ludźmi, możemy sobie polepszyć, żeby tylko nie było gorzej. Dobra, przejdziemy sobie teraz do suplementów. Patrzę, czy mnie nie rozłączy, bo zwykle mnie po 16 minutach rozłącza. Może ja sama wezmę. Żeby tak, wiecie, mnie nie rozpraszało. Ja się suplementuję olejem, podlinkuję wam. Suplementuję się już będzie z 6 miesięcy. To jak wziąłam buteleczkę pomarańczową, to jest ta dla, że tak powiem, normalnych ludzi, mięsożerców z ryb. Ja używam z Alk, jeszcze jest Aqua, jeśli nie macie tolerancji olei, odbija wam się z wami dobrze, to jeszcze jest Aqua, ona jest lżejsza. Olej, słuchajcie, nie będę, słuchajcie, wam tutaj opowiadała, po co jest olej i tak dalej. Chodzi generalnie o to, żeby doprowadzić nasz organizm do balansu, jeśli będzie balans, a balans to jest 1 do 3. Ja, słuchajcie, jak robiłam pierwszy test, bo są testy, dobrze, przyniosę go. Jestem z testem. Ja taki test zrobiłam sobie na początku mojej drogi. To jest, słuchajcie, test medyczny. To nie jest test taki pierwszy z brzegu wzięty. Taki test, słuchajcie, jest testem, gdzie... O, będzie pralka przeszkadzać, musimy iść do pokoju. Dobra, jestem. Więc ten test medyczny bada nas pod względem 11 kwasów tłuszczowych. Takiego testu sobie nie zrobicie w Polsce. To jest laboratorium Vitas w Norwegii.
gdzie to jest opatentowane przez doktora Claytona. Kto go nie zna, to zachęcam, bo to jest znany lekarz, od którego uczą się nasi lekarze. Jeśli nasi lekarze chcą być dobrymi lekarzami na początku swojej drogi, to właśnie wyjeżdżają do Oxford, Cambridge i tak dalej. I tam właśnie wykłada doktor Clayton, pełno z książek, z których uczą się nasi lekarze. Jest pełno też, jak to powiedzieć, badań, różnych, wiecie, jakby adnotacji od niego, jeśli chodzi o zdrowie, czego nam brakuje, na czym powinniśmy się skupić, skąd biorą się te wszystkie świństwa choróbska. Dlatego jeśli mówimy o włosach, to niestety to jest też takie odpowiednik tego, co widzimy z zewnątrz, to zacznijmy od środka, czyli jak tutaj dziewczyna skomentowała, jedna z was, że właśnie wypadają włosy, ma dużo mniej, że brakuje tego i tego. Słuchajcie, nie ma sensu, tak samo pod względem oleju, brać oleju z wiesiołka, oleju takiego i takiego, jeśli wy nie zaczniecie od samych podstaw. Nasz organizm potrzebuje balansu, żeby po prostu była ta norma doprowadzona i reszta po prostu będzie, że tak powiem, dodatkiem tego wszystkiego. Dlatego, dlaczego te oleje? Słuchajcie, te oleje zostały przebadane. Ja nie pamiętam, był taki wykres, że on utrzymuje się w organizmie aż 38 godzin. Gdzie ja mam telefon? Bo zapomniałam nazwę, co on takiego w sobie zawiera, że on jest aż tyle godzin, a inne oleje, słuchajcie, są wypłukiwane, że tak powiem, z waszym moczem. Kupujecie, na przykład inwestujecie w suplementy, bierzecie inne oleje, to po prostu wasz jest mocz o tyle droższy. Więc myślę, że daje to do myślenia, dlaczego te suplementy, bo one mają w sobie, już mam polifenole. Polifenole ta firma sama, że tak powiem, produkuje i zawarte jest właśnie w oleju. Teraz możecie spytać, a co inne firmy nie mają, a w aptekach, w suplementach, co tam nie są złe, tam są złe suplementy. Słuchajcie, przede wszystkim inne oleje nie mają polifenoli, bo polifenole są strasznie, strasznie drogie. A polifenole są potrzebne nam do tego, żeby w organizmie, że tak powiem, zostało to przyswajane, a nie oddalane z moczem. Żeby nasz organizm był dowartościowany, żeby to zostawało w organizmie, a nie po prostu wypływało, tak? Chyba to jest takie logiczne, co mówię. Dlatego właśnie zrobiłam sobie taki test na samym początku. Ja, słuchajcie, miałam 24... Ja tutaj gdzieś mam nawet ten test. Jest Ewelina. Właśnie test zrobiony przeze mnie. Tu jest mój identyfikator, że nic nie brałam. 27 lat. Ile ja miałam? Jest. Poziom zaburzony. A ja miałam 20. Ok. Tu macie 20.9 do 1, a powinno być 3 do 1, także może i tu właśnie macie cały wykres rozpisany na 11 kwasów tłuszczowych pod względem omega-3, omega-6, omega-6, omega-3 ma w sobie kolejne kwasy, omega-9, kwasy nasycone, słuchajcie, to są podstawy podstaw. I wszystko fajnie porozpisywane, czego nam brakuje i tak dalej. Ale że tak powiem, ja nie znam się na tym, ja was tego uczyć nie będę, ja nie będę wam przekazywać czegoś więcej, czego nie wiem i tutaj, że tak powiem, głupoty wplatać, bo mi ktoś po prostu pokazał to, ja, że szanuję zdrowie, szanuję siebie, szanuję rodzinę, bo wiecie, bierze moja też rodzina, to po prostu mi ta została wiedza przekazana. Ja się na początku zbadałam, czekałam na wynik, słuchajcie, 3 tygodnie, chyba nawet ponad, i to też nie jest tak, że was oszukają, dlatego, bo testy, słuchajcie, są nieoznakowane, w sensie takim, że nie macie podpisane, że to jest wasze imię, nazwisko. Są po prostu, jak to się mówi, no nie, nazwijmy to nieoznakowane, tak? Że nikt, że tak powiem, nie podrobi, aha, dobra, za pół roku ona robiła test, to załóżmy, teraz polepszymy jej wynik. No nie, nigdy nikt nie wie, zresztą poczytajcie sobie o laboratorium Vitas w Norwegii, naprawdę materiałów jest tego wszystkiego masa, to jest potężne laboratorium pod właśnie okiem doktora Claytona.
Ja taki test będę sobie teraz znowu robiła, żebym zobaczyła, jak te suplementy wpłynęły na mnie, czy jestem w tym balansie zachowana, czy nie. I to jest naprawdę, słuchajcie, ważne. Zaczęliśmy temat włosów, ale to są podstawy, bo jeśli my nie zadbamy od samego początku, to się biorą wszystkie choróbska. Ostatnio nawet dowiedziałam się, że dzięki, bo to się nazywa protokół zdrowia, dzięki protokole zdrowia, słuchajcie, tylko nie pamiętam, czy kobitka, czy facet miał, jak to się nazywa, suchość oczu? Chyba tak, zaraz Wam sprawdzę, żeby tutaj nie było, że głupoty opowiadam. Farmezony, o, tak się powinno powiedzieć. Tylko gdzie ja mam tutaj? Dobra, jesteśmy. U klienta z problemem suchych oczu. I ktoś odpisał, że... gdzie to było? Tak, moja teściowa na to cierpiała przez ponad 13 lat. Po 4 miesiącach przyjmowania protokołu zdrowia problem znikł wraz z zaćmą. Słuchajcie, jak ja słyszałam jeszcze zaćma, że znikła, gdzie moja babcia, która z nami już nie jest, musiała mieć operację na zaćmę, to ja byłam po prostu w szoku. I tutaj jest dopisane, że okulista był właśnie w szoku. Także, wiecie, to jest każdego indywidualny temat. Ja nie będę się z nikim tutaj wspierała, bo jak to się mówi, z debilami się nie dyskutuje. Ja się tego po prostu trzymam. Jeśli ktoś uważa swoje, to niech swoje wie. Jeśli ktoś jest inteligentny, rozważny, to się zainteresuje tematem i zadba sam o siebie, bo tu chodzi tylko o to. Dobra, powracając dalej. Więc olej. Zino, nie Zino, Xtend. Xtend też Wam opowiadałam nie raz. Xtend to jest dzienna dawka zapotrzebowania dorosłego człowieka. Tak zawsze Wam mówię, nie wiem jak Wy, ale ja bym nigdy w życiu nie dała rady dziennie. Nasze zapotrzebowanie dorosłego człowieka to jest 9 kg owoców i warzyw. Owoców i warzyw, 9 kg. Czy daliście by radę zjeść taki kosz dziennie? Bo szczerze miałabym problem, a jeszcze zawsze poruszam temat tego, bo trzeba to poruszyć, że nasza żywność w dzisiejszych czasach jest strasznie wyjałowiona. To wszystko jest, słuchajcie, wiecie, o mi chodzi, że jest przetwarzane, że to nie jest prawdziwa jakość, nawet nie za mojego dziadka czasów, nawet nie za niego, tylko pradziadków. Tam, gdzie naprawdę ta marchewka była marchewką, gdzie nieraz Wam opowiadam, gdy pokazuję, bo mówię o suplementach, mówimy o prawdziwych wartościach. Dzisiaj jak pójdziecie nawet wziąć marchewkę na targ, czy nawet do zwanego Lidla, to słuchajcie, po prostu zjedzie sobie marchewkę. A co tej marchewce jest to? Mój wujek, słuchajcie, kiedyś Wam opowiadałam, który właśnie ma dwa sklepy. U mnie w ogóle rodzina jest taką rodziną handlową pod względem warzywniaczków. Weszłam kiedyś z nim temat i mówię, wujek, jak to jest w dzisiejszych czasach? Ile w marchewce jest marchewki? A on mówi, nie pytaj. Są, słuchajcie, specjalne urządzenia, gdzie możemy w marchewkę, w jabłko, w cokolwiek włożyć ten sprzęt i zbadać, ile na przykład marchewce jest w marchewce. A on powiedział, masakra, masakra, masakra. Także spójrzmy prawdzie w oczy, jak jesteśmy, wszystko ma szybko urosnąć, być przetworzone i z tego po prostu mówi się potem, że my krótko żyjemy lub chorujemy. Niby medycyna idzie, ale powiem Wam tak, mam mojego tatę bardzo schorowanego, on się już łapie wszystkiego, bo tam jest i nerwica, i depresja, i cukrzyca. Szczerze mogłabym wymieniać i wymieniać, aż pojęcia pewnie nie mam jeszcze o wielu rzeczach, bo ja też jestem taka, że nie przyjmuję wiele rzeczy. I on łapał się też wszystkiego, w pewnym momencie do mnie powiedział tylko tak, ile będzie musiał to brać, a nie do końca życia, bo nasze, to, co się otaczamy, to jest takie świństwo, jedzenie to wszystko, że nie ma swojej wartości, którą powinna być, że po prostu musimy jako do naszej diety dodatkowo dziennej, co jemy, jeszcze dokładać suplementy. To jest jakby taka podstawa, zaraz słuchajcie, gdy macie śniadanie, obiad, kolację, to jest taka podstawa, żeby wziąć suplement, żeby po prostu nasz organizm był dowartościowany, zdrowy, miał to zapotrzebowanie, które potrzebuje w ciągu dnia. I jeśli ktoś mówi, że a, bo się leczy, chodzi do lekarza, ile wydałeś na tego lekarza? Idź do lekarza, spytaj się, panie doktorze, ile będę jeszcze czasu brać te leki, kiedy będę wreszcie zdrowy? Bo zwykle jest tak, że tu nas wyleczą, za chwilę coś innego się pokaże, albo za chwilę coś znowu i znowu i znowu i tylko inwestujemy w tych lekarzy, inwestujemy w leki, a uwierzcie mi, że lekarze, farmaceucja to jest wielki jedna wielka kasa.
Ale to jest, jak się mówi, to ci powie ktoś, czego ci nie powie lekarz. Więc Xten to jest dzienna dawka zapotrzebowania 9 kg owoców i warzyw. Ja to biorę od samego początku z olejem. Dodatkowo zaczęłam brać znowu błonnik, Zinobiotik. Błonnik, poczytajcie sobie, też super wpływa na żołądek, na jelitka i to też ma wpływ na, słuchajcie, nasze... Poczytajcie sobie po prostu o błonniku. O, to też ma wpływ na włosy, na to wszystko, na paznokcie. I dodatkowo to jest jeszcze Viva Plus. Viva Plus, słuchajcie, to jest po prostu, w składzie ma szafran. On jest właśnie droższy, to jest drogą przyprawą świata. Drogocenny bardziej niż złoto. Poczytajcie sobie o szafranie, też ma niesamowity, tak samo jak błonnik, wpływ na nas. A jak się mówimy o nanas, to nie tylko mówimy o włosach, co cały temat jest, nie mówimy tylko o paznokciach, nie tylko o skórze, mówimy w ogóle o naszym środku organizmu. No, także nagadałam się, widzę, że nieco z tego pogadanka wyjdzie, ale bardzo mi zależało, żeby przekazać Wam tą wiedzę, co ja robię, co u mnie się sprawdza, o tych szamponów i masek, które Wam powiedziałam. Mam nadzieję, że woda się nagrzała, idę zmywać tą maskę właśnie i niestety dzisiaj wysuszyć już włosy. I myślę, że takie najważniejsze rzeczy Wam przekazałam, co ja co stosuję, na co uważam. Nie przychodzi mi innego do głowy, ale u mnie nigdy, słuchajcie, nie było. Ja nawet jak chodziłam do fryzjera, to zawsze było tak, słyszałam, że ja byłam jedną z nielicznych klientek, gdzie jak fryzjer brał włosy do ręki, to po prostu były śliskie, piękne, dziewczyny jak farbowały, to same komentowały pracownice, że takiego klienta, żeby z takimi włosami spotkać, to jest w dzisiejszych czasach rzadkość, bo ludzie na szybko, byle jakiś szampon, jakoś maska, kombinacje. Normalnie jeszcze 4 lata temu, jak nie 5, bym powiedziała, że używałam produktów tylko profesjonalnych, bo używałam z Roala Professional serii, ale ona po czasie, ale takim dłuższym czasie, koło, nie wiem, 2 lat zaczęły mi się przesuszać, więc coś było nie tak, nie wiem, czy skład zmienili, czy jak, to po prostu odeszłam, mam tylko ten właśnie termoochronny, się tak nazywa, ten, co jak właśnie suszymy, prostujemy, a tak to już nic, a pamiętam, byłam bardzo szamponu i maski zadowolona, a teraz właśnie z By Only Bio używam. I tak to właśnie wygląda, także słuchajcie, nie tylko zewnętrznie, nie tylko technika czesania, układania włosów, nie tylko, ale przede wszystkim właśnie nasz środek człowieka, tak co Wam powiedziałam, co jemy, co dajemy, mamy na zewnątrz. Tak myślę, prosty przykład po vlogu weekendowym, zaszalałam, zjadłam pikantny obiad i na drugi dzień, słuchajcie, chrosta na chroście już powoli mi schodzi, więc to jest normalne, po prostu co dajemy, to mamy i z tym trzeba się pogodzić. I ja, słuchajcie, już kończę, bo się nagadałaś, mi już czuję, że gardło boli. Pan mi patrzyłeś, czy już jest ciepła woda? Nie patrzyłem. Idę zobaczyć, czy jest ciepła woda, idę się umyć. Także sorry, że długo wyszło, ale ja jestem taka, że chcę poświęcić, przekazać Wam to, co wiem, co ja staram się na co dzień stosować, uważać i skądś po prostu to wszystko się wzięło. Także dzielę się z Wami tylko moimi sugestiami. Tak, powtarzam, Wam może się sprawdzić inny szampon, inna maska. Na pewno, słuchajcie, nie suplementacja, bo to każdy powinien. A jaką macie głowę, to będziecie stosować, to już Wasz wybór. Do nikogo się nie zmusza. No i wiadomo, techniki tak samo. Jedni mówią, że nie powinno się spać na mokrych włosach, drudzy mówią, że powinno się suszyć włosy. Słuchajcie, to jest naprawdę kwestia indywidualna. Inaczej włosy blond, inaczej włosy jako brunetka, czarne włosy, może być nawet jako rude, też będą inaczej. To jest, słuchajcie, naprawdę trzeba sprawdzać, kombinować i swoim rozumowaniem patrzeć na włosy, jak się zachowują i jak się sprawdza, do tego się stosować i tyle w temacie, także kończę, dziękuję za tą pogawędkę, mam nadzieję, że pomogła mnie jednej osobie, a w szczególności tej jednej, która do mnie napisała. I co, trzymajcie się, do następnego, hej! A zmieniłam ręcznik, stwierdziłam, że do Was przyjdę. Nie żartuję, słuchajcie, ja jestem taki ostrzypaniec, a jeszcze przypomniała mi się jedna ważna rzecz. Tak, Was odsyłam do playlisty Zdrowie, żebyście sobie zobaczyli, co tam opowiadam o tych suplementach i tak dalej. Tak samo sobie zobaczcie na playlistę Włosy. Tam też fajne rzeczy opowiadam. Oprócz ostatniego chyba tam jest olejowania, tego już nie robię.
szampony się przeplatają, bo sobie po prostu eksperymentuję. Maskę, co teraz macie, to jest najbardziej aktualna i odżywka. Jeśli chodzi o mycie, jak wiemy, nie myjemy włosów w gorącej wodzie, tylko myjemy w ciepłej. Pierwsze mycie tak samo, drugie robię tak, że położę szampon, staram się chwilę przytrzymać ten szampon. Gdzieś kiedyś czytałam dobre opinie na ten temat i sama zauważam, że widzę różnicę, jak szampon chwilę przytrzymam na włosach, niż jak od razu te drugie mycie od razu spłuczę, tak? Czyli wiadomo, nawilżamy włosy wodą, nakładamy szampon, myjemy. Ja też długie włosy jak mam, to też myję, że tak powiem, jak to powiedzieć, schylona z włosami na dół, żeby ich nie plątać, bo to też jest ważne podczas mycia, żebyśmy ich nie poplątali. Też chyba myją też tak, nie? Że do tyłu mi jest wygodniej w dół, wtedy tak powiem, bardziej mam kontrolę nad wszystkim, żeby takich nie poplątać takimi ruchami, wiecie, delikatnymi, a nie takimi szmasz. I potem jak właśnie spłuczę po tym pierwszym myciu taką ciepłą wodą, nie gorącą, nakładam znowu szampon i tak samo jak mówiłam Wam, ruchami tymi samymi i po prostu przetrzymuję tak z chwilę, z 4 minutki dopiero spłukuję. I to co Wam powiedziałam, jak spłuczę, za każdym razem, nawet jak chcę nałożyć ten drugi szampon czy pierwszy, to ja mam taki ruch, że tak powiem, złapę te wszystkie włosy i przeciągam w dół, a potem tak po prostu naciskam, nie ma żadnego tarcia. I tak samo jak umyję dwa razy te włosy, u mnie też nie zobaczycie ręcznikiem, co już Wam powiedziałam, takiego tarcia. U mnie po prostu jest najpierw ściągnięcie tej wody po tych dwóch szamponach. Tak jak powiedziałam, pierwsze mycie, drugie mycie, ściągnięcie tej wody, odciśnięcie w tym tak sposób, nałożenie ręcznika i po prostu zawinięcie. I tak teraz widzicie, ja po prostu nie trę, u mnie to w ten sposób sobie schną włosy. I trzymam wtedy, mówię Wam, koło dosłownie chwilę i zaraz zdejmuję, żeby te włosy też były, nie były przesuszone, żeby ta maska czy odżywka fajnie sobie funkcjonowały. O tym jak tam czeszę, jak pielęgnuję, o tym Wam mówiłam, ale chcę odnieść się do tego, tak właśnie teraz mi się przypomniało, bo spłukiwałam maskę. Ja spłukuję, słuchajcie, maskę czy odżywką już nie ciepłą wodą, tylko chłodną, prawie że zimną. Bo wtedy łuski są, że tak powiem, podomykane i nie ma sensu, że tak powiem, znowu, żeby one robiły się takie tępe, tylko żeby były śliskie, lśniące, żeby się nie plątały, dlatego w dół i spłukuję właśnie chłodną wodą, żeby ten cały produkt, jeden czy drugi, który używacie, czy odżywkę, czy maskę, żeby po prostu fajnie nam spłynął. I tyle w temacie. No i potem wiadomo, odsączam, wyciskam ręcznik i tak teraz już mam nie mam nic już na włosach. Posiedzę z pół godziny i wtedy będzie taki czas, gdzie te włosy sobie po prostu tak luźno wezmę. Prawdopodobnie znowu pójdę po szczotkę delikatnie, od nasady takie trzy partie, rozczeszę delikatnie, ale to się już fajnie rozczesuje, bo wiadomo, maska czy odżywka swoją robotę zrobiła. I tyle w temacie, chciałam tylko to powiedzieć, bo to też jest dosyć takie istotne. Ale tak mówię, playlista u mnie na kanale Zdrowie, playlista Włosy, tam może coś wychwycicie, czego może teraz zapomniałam, jak widzicie, teraz mi się przypomniało i stwierdziłam, po prostu do Was przyjdę. Także teraz już na serio się żegnam, bo sama już mam dosyć gadania o włosach, o tych suplementacjach, o tych wszystkich pielęgnacjach. Najważniejsze rzeczy myślę, że przekazałam, co możecie sobie wziąć dla siebie. Także uciekam, do następnego, czyli do jutra, hej!